jutro pogodnie, a na zachodzie poruszy śnieg. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy najwięcej przyjaśni na Pomorzu Zachodnim i Wielkopolsce. Poza tym będzie się chmurzyć i miejscami spadnie śnieg. Lokalnie utworzą się mgły osadzające szać. Na drogach będzie ślisko. I od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 7 w centrum do minus 3 na Pomorzu Zachodnim. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 15 stopni. W ciągu dnia słońce pojawi się na zachodzie. Przejaśnienia możliwe na Kaszubach i Warmii. W pozostałej części kraju wciąż przewaga chmur, z których miejscami popada biały puch. I od minus 7 stopni na północnym wschodzie przez minus 4 na Mazowszu i w Małopolsce do około zera nad morzem. Ciśnienie powoli rośnie. W Warszawie na barometrach będzie 1007 hektopaskali. W piątek od rana sporo mgieł, które lokalnie mogą trzymać się przez większą część dnia. Niewielki śnieg może padać głównie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Najwięcej przyjaśnień w województwach zachodnich i północnych. I od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie do minus 2 na zachodzie. W sobotę od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczała się strefa chmur z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do 1 na Pomorzu Zachodnim. W niedzielę ponownie trudne warunki dla kierowców. Do zobaczenia wieczorem.